Już teraz, na żywo, dogrywka w sieci, tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej, jest naszym gościem. Po raz drugi witam pana i państwa. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie prezesie, no, tak sobie myślę, że jeżeli pan naprawdę uważa, że w połowie XXI wieku kolejne pokolenia Ślązaków będą zjeżdżać szolą na dół i fedrować węgiel, to pan chyba źle życzy swoim dzieciom i wnukom również. Dlaczego? My nie zgadzam się z tym, że źle życzę swoim dzieciom i wnukom co do tego, że będą fedrować, bo generalnie jeżeli popatrzymy na biznes węglowy przez łańcuch wartości, to generalnie on dostarcza to, co prezentowaliśmy w Komisji Europejskiej, on dostarcza trzech bardzo ważnych elementów. Jeżeli chodzi o płace, to są 50% średnia płaca wyższa niż w regionie, dlatego mimo wszystko, mimo tych problemów na rynku, ludzie chcą przyjść i pracować z powodów ekonomicznych. Drugi element to są przecież ogromne podatki odprowadzane do budżetów samorządowych i budżetu centralnego. I trzeci element, rozwój wiedzy. Rozwój wiedzy, która albo jest zakumulowana na uniwersytetach, w politechnikach, w różnego rodzaju urządzeniach i maszynach, które są bardzo zaawansowane i dostarczane do naszego przemysłu. I teraz tak, jeżeli rynek będzie zmierzał ku temu, albo jeżeli jeżeli na rynku powstaną inne miejsca pracy, inny przemysł, które ten łańcuch wartości będą zachowywać, no to pewnie będzie olbrzymie takie wyzwanie dla górnictwa, dla moich następców, żeby się z tym zmierzyć i pewnie ta transformacja będzie szybsza. Natomiast na tą chwilę to popatrzmy na to, że w takim wymiarze realnym, jak powstaje jeden zakład, który zatrudnia 1000 osób, mówimy o wysoko wyspecjalizowanym, dojrzałym zakładzie produkcyjnym, który na przykład bodajże Wałbrzych, tak, gdzieś to rok temu rozbudowa Toyoty. Jeden zakład, 1000 osób, to jest wielkie osiągnięcie. A my mimo transformacji zakładu, który zatrudnia tak naprawdę 200 tysięcy ludzi, branży, prezesie, ale 200 może tysięcy tak samo ludzi. Jak dzisiaj pan mówi, trochę pokpiwa z Biedronia, że to decyzja polityczna, to może powinien mieć pretensje do kolejnych rządów, które w sytuacjach, w której cały świat porzucał węgiel, nie tworzyły przez lata wobec niego żadnych alternatyw. Nie pokpiwam i nie mam pretensji. Ja się zajmuję dzisiaj organizacją dużego przedsiębiorstwa, które ma określone cele gospodarcze i generalnie te cele gospodarcze i zapewnienie tego, i to z jednej strony jakby nie jest moim celem zapewnienie przestrzeni dla tego przedsiębiorstwa, które ma negatywne przekazy, tak jak do tej pory, że to się kończy, że tego nie będzie, bo to generalnie my i tak przez te następne, bo wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że kilka dekad tego węgla będziemy potrzebowali. To jest duży czas, ale on też wymaga pewnego spokoju inwestycyjnego, spokoju dla wszystkich, ze wszystkich wymiarów, bo inwestycyjnego po to, żeby zapewnić inwestowanie i z drugiej strony takiego pozytywnego odbioru też branży, To może, panie prezesie, to porozmawiajmy może o alternatywach. Gdzie miałby powstać ten zakład produkujący gaz dla branży chemicznej? Dwie lokalizacje rozpatrujemy. Jedna jest w okolicach kopalni Piast Ziemowi, druga w okolicach kopalni Row, czyli na jednej z kopalni. Rozmowy z samorządami, które pan zapowiada w tej sprawie, to jest dowód czego? Że samorządy nie są zachwycone tą inwestycją, czy? Nie, no absolutnie to, że nie są zachwycone. One projekt i temat gazyfikacji węgla, on się przewija w przestrzeni od wielu lat. Instalacje, kilkanaście instalacji, o których my myślimy, funkcjonują głównie w Chinach i one gazyfikują zarówno węgiel, jak i odpady. I z tym chcemy się zwrócić do samorządów, żeby generalnie poszukać miejsca, pewnego mianownika do współpracy pomiędzy nami a samorządami, żeby poza tą funkcją dostarczania różnego rodzaju podatków i dużych danin publicznych do lokalnych społeczności, również rozwiązywać na przykład problem odpadów. 3-4 miliardy złotych, tyle to ma kosztować. Skąd, tak, to są dużo... skąd PGG weźmie na to pieniądze? Proszę pana, myślę, że PGG poradziło sobie z programem inwestycyjnym na 4 miliardy, jak przeprowadzała proces restrukturyzacyjny. W związku z powyższym, jeżeli będziemy mieli pozytywny oddźwięk i feedback ze strony samorządu, jeżeli będą się potwierdzały nasze formuły co do tego, że ta produkcja metanolu jest sensowna, to tego typu finansowanie uda się pozyskać. Słyszałem też, że hałdy zamierzacie obudować panelami fotowoltaicznymi. Poważnie? Tak jest. Hałdy.
Hałdę. Hałdy i nasze obiekty, które... Energia z Hałdy, to się najstarszym górnikom nie śniło. Dlaczego zarzuca nam się brak nowoczesności, brak otwartości na to, co nowe? No, proszę bardzo. Awangarda. Zaproponujemy zabudowę naszych obiektów jednym z największych instalacji w kraju, bo jeżeli będzie te... Naszych obiektów, jakie to ładne określenie dla popularnej Hołdy. Dla 85 MW to będzie jedna z większych instalacji. A które to Hałdy? Wszystkie? Wszystkie, które nas są w naszej dostępności. Panie prezesie, my tu właściwie o kresie i schyłku węgla, a w PGG ponoć rekordowe zyski w 2018 roku. No widzi pan, jaka sprzeczność tak pomiędzy jednym a drugim. To może wie pan, łabędzi śpiew jakiś. Nie, panie redaktorze, rzeczywiście spółka wygenerowała wynik dodatni. W odpowiednim czasie zakomunikujemy dokładnie na konferencji wynikowej, jakie wyniki zostały osiągnięte. To jest odpowiedni czas, panie prezesie. To ile tego zysku w 2018? Poczekałem spokojnie do konferencji wynikowej. 500 milionów złotych to jest do obliczeń i do sprawdzeń przy zbiegłych i potwierdzenia tego, co spółka przedstawiła. Wynik jest pozytywny, zadowala. 500 milionów złotych? Wynik nas zadowala. Ważniejszy jest tu proces inwestycyjny. Z całą pewnością. A 500 milionów złotych, panie prezesie, to jest... Bo to było 2,5 miliarda w zeszłym roku i 3 miliardy w tym roku, które jest planowane na udostępnienie. Na całość naszych nakładów niezbędnych do odtwarzania frontów produkcyjnych, maszyn, urządzeń. Z całą pewnością 500 milionów złotych to jest słuszna wartość, jeżeli chodzi o zysk zeszłoroczny? Proszę pana, przedsiębiorstwo ma na celu o wygenerowanie jak najwyższego wyniku. Ale czy to jest słuszna pół miliarda? Wynik, który osiągnęliśmy, my jesteśmy bardzo zadowoleni. Ja jesteśmy zadowoleni z tego wyniku. Czy potwierdza pan, że to jest pół miliarda, czy nie? Nie potwierdzam. W pierwszym półroczu mieliście 300 milionów, tak? Będzie konferencja wynikowa. Panie redaktorze, proszę nie naciskać, to wtedy tego typu informacje i szczegółowe informacje. 300 milionów po pierwszym półroczu to była potwierdzona. To były potwierdzone dane. Czyli w drugim półroczu mniej nie zarobiliście, dużo mniej? Panie redaktorze, ważniejszy jest tutaj proces inwestycyjny, a nie wyniki ekonomiczne. Ważniejsze również to, co w tym roku tak dobrze już może nie będzie. Panie redaktorze, my jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni do tego roku. Uważamy, wobec że ten... spadków na rynku cen węgla również? Nawet wobec spadków cen węgla na rynku. Proszę pamiętać, że my przeprowadziliśmy, czyli zmieniliśmy strukturę sprzedaży, sposób pracy z rynkiem. My pracujemy na umowach długoterminowych i zmiany cen są w stosunku do nas. Spółka nie jest już tak wrażliwa na zmiany cen. Ale co jeżeli te ceny będą już tylko spadać? Czy nie na tym opierał się obecny renesans śląskiego górnictwa? Proszę pana, jeżeli popatrzymy na osi czasu tam od 2010 roku, to zawsze tak było, że ceny spadały i wzrastały. Problem polegał na tym, że poprzedniczka nie potrafiła wykorzystać tych dobrych cen, dobrych wysokich cen do tego, żeby zagwarantować sobie długoterminowe umowy na poziomie gwarantującej im w spółce funkcjonowanie i odtwarzanie majątku. My to zmieniliśmy i na dzisiaj, jeżeli nawet ceny na rynku będą się zmieniać, to one w krótkim okresie czasu nie mają żadnego znaczenia i większego wpływu dla nas. A jeżeli taki trend się utrzyma przez dłuższy czas, to czy wydobycie w części kopalń, które na przykład uratowano przed likwidacją w obliczu dobrej sytuacji, nie przestanie być opłacalne? To by musiał być bardzo długi trend, wielu lat, żeby jakby on wpłynął na nasz rynek, na naszą produkcję. Natomiast my jesteśmy bardzo, bardzo ostrożni w szacowaniu tego zapotrzebowania na węgiel i my, tak jak kilka spotkań temu, ja dalej twierdzę to, że jeżeli nawet będą drobne wahania koniunkturalne, to one mogą być spokojnie zaspokajane importem. My mamy zapewnić w podstawie dostawy do naszych głównych odbiorców energetyki zawodowej, ciepłownictwa i klientów indywidualnych, którzy co roku stale odbierają. Są, jakby współpracują z nami, co roku odbierają od nas węgiel. Te różnice koniunkturalne, wynikające z różnych przyczyn, nawet nie czas i miejsce na to, żeby je omawiać, one mogą być spokojnie pokrywane importem, tak jak to się działo w ostatnim okresie. Natomiast teraz już też widzimy, że ten import węgla zdecydowanie był za duży w stosunku co do potrzeb, no bo rynek to jest jednak wolny rynek i zadziałał trochę chyba emocjonalnie. To jeszcze tylko rozmawiamy o pieniądzach. Planowany zysk na 2019 rok?
No na poziomie nie mniejszym niż... 500 milionów. No nie mniejszym, no, żeby jakby... Taki poziom jest jak najbardziej wskazany w tych okresach możliwy do wyprodukowania przez spółkę. Czy to prawda, słysząc takie dobre informacje, że w spółce znów odzywają się postulaty podwyżek dla pracowników? Cały czas różnego rodzaju informacje od strony naszych interesariuszy dotyczących różnego rodzaju żądań docierają, natomiast my na tę chwilę nie prowadzimy jakichś większych prac i rozmów związanych z podwyżkami. Mówimy i pracujemy dalej nad układem zbiorowym pracy, nad regulaminami, jednolitym regulaminem wynagradzania, czyli zasadami wynagradzania, bo to jest dla nas dużo istotne. Zaraz o układzie, a jeszcze o podwyżkach. Liczy się pan z tym, że ten temat pojawi się w tym roku, kiedy przedstawicie już te to złoto, które zarobiliście w roku poprzednim? Ja nie wiem, co się pojawi na tę chwilę. To, nad czym pracujemy, to jest układ zbiorowy pracy. To są rzeczy, które trwają od wielu, wielu miesięcy. Włożyliśmy w to dużo pracy, dużo trudu. Chcemy to prowadzić dalej. Dość oryginalne, tak swoją drogą. Dopiero co wynegocjowaliście ostatnie podwyżki. Ile to? 250 milionów, tak? No wie pan, jakby to wszystko policzyć od 2016 roku, wszystkie odwieszenia, nieodwieszenia, czyli ten najgorszy moment dla pracowników w stosunku do dnia dzisiejszego, no to jest bardzo duża kwota, to jest kilkaset milionów tak naprawdę tej zmiany pozytywnej. Czy pan by nie radził związkowcom upominać się o kolejne podwyżki? Ja wskazuję i my jako zarząd, czy ja wskazuję na to, że my mamy ogromne potrzeby inwestycyjne dalej, bo my musimy odtwarzać i powinniśmy odtwarzać majątek, inwestować w maszyny i urządzenia na poziomie nie mniejszym niż ten, który jest zaplanowany na rok obecny. Do tego przecież będziemy musieli obsługiwać obligacje, czyli obsługiwać dług, który spółka ma. W związku z powyższym, wyższy niż zyski. W związku z powyższym my mówimy na to tak, jeżeli dzisiaj osiągnęliśmy stan, w którym ta średnia wynagrodzeń jest wyższa niż, tak jak podajemy, 50% wyższa niż w regionie. Jeżeli dzisiaj jesteśmy miejscem stabilnego zatrudnienia, że dzisiaj nie mówimy... 16 lat. Dzisiaj nie mówimy... A to pan teraz żartuje. My nie mówimy o jakichś ograniczeniach jakichkolwiek świadczeń czy procesach restrukturyzacyjnych, a mówimy o procesach modernizacyjnych, no to jest wartość sama w sobie, która powinna podlegać ochronie. Panie prezesie, to co z tym układem zbiorowym w PGG? To jest ten czas. To jest ten czas i prace cały czas nad nim intensywnie trwają w różnych rodzaju podzespołach. Ale od ilu trzech lat to na przemęczenie chyba bierze się tych związkowców? To nie jest żadne przemęczenie, to jest ogromna materia. To jest 43 tysiące pracowników. Do tego dochodzi wielość tych regulacji, które składają się na zbiór prawa parę pracy. Lat, panie prezesie, no gdyby tak, nie wiem, traktaty pokojowe negocjowano, to by się żadna wojna nie skończyła. Ale ja nie jestem w żadnym stanie wojny, ja jestem w stanie pokoju, w którym negocjujemy i rozmawiamy o zmianie funkcjonowania, czyli zasad wynagradzania, albo inaczej o zmianie prawa pracy dla 43 tysięcy ludzi i mówimy o ujednoliceniu materii regulacji pochodzących jeszcze z kopalń samodzielnych, bo wielokrotnie aż stamtąd pochodzą i tworzyły różnego rodzaju zwyczaje, praktyki, które się unormowały. Dzisiaj to wszystko podlega, to jest ogromna praca. Nikt tej do tej pory, nikomu do tej pory to się nie udało. W związku z powyższym spokój jest tutaj cechą najważniejszą, a nie presja czasowa, że na pewno coś musimy podpisać, bo to do niczego nie doprowadzi. To jest korzystne dla pracowników, tak? To jest korzystne i dla spółki, dla pracowników. Korzystne dla spółki, tak? I dla wszystkich interesariuszy, dlatego chcemy wypracować to w taki sposób, żeby i spółka, i pracownicy widzieli w tym korzyść tego uproszczenia i uporządkowania. Ja nie rozumiem, czemu to trwa tak długo, to po pierwsze, skoro jeszcze ponad rok temu mówiliście o terminie zeszłorocznej wiosny. Ale ja podaję, panie redaktorze, choćby najprostsze przykłady. Trzeba było sporządzić odpowiednie algorytmy, ponieważ ta ilość składników, które wchodzi w wynagrodzenie pracowników, jest ogromna, więc trzeba było sporządzić odpowiednie algorytmy jako narzędzia informatyczne pokazujące na tych spotkaniach szczegółowych to, że wskutek tej zmiany ten pracownik przed i po będzie otrzymywał to samo wynagrodzenie, że nie straci, między innymi. Dziś nie ma jeszcze nawet projektu, tak?
Ale wie pan, ja nie chcę dalej wchodzić w szczegóły. Prace nad tym trwają, materia jest ogromna i spokój to jest to, co jest temu potrzebne, to po co żeby to zrobić. Ale sobie termin, bodaj kwiecień, no, zeszłego roku. No określiliśmy sobie ten termin, uważając, czy przyjmując wtedy, że w tym czasie to damy radę zrobić, ale między innymi, a w międzyczasie było przyłączenie katowickiego holdingu węglowego, także tam po drodze działo się sporo rzeczy, które generalnie miały wpływ na kiedy na ten układ powstanie? Kiedy, od kiedy będzie obowiązywać? No chcielibyśmy, żeby on był gotowy do wprowadzenia od początku przyszłego roku. A uzgodnicie go, wynegocjujecie do kiedy? Staramy się go wynegocjować, więc na pewno obie strony, niedługo strona wakacje. Społeczna, no tak, ale i strona społeczna, i strona, i spółka robią wszystko, co jest, co mogą, co, czy dokładają należytej staranności, żeby go stworzyć, żeby no chyba go przygotować. Koniec tego roku to jest chyba absolutny deadline, żeby to było, obowiązywało, tak? Byłoby to bardzo dobrze. Nie wiem, wynegocjowane dopłaty do dniówek w PGG to chyba przestają w ogóle obowiązywać z końcem roku. Na przykład. Tam było dwuletnie porozumienie, tak. Więc drodzy związkowcy i górnicy, jeszcze tylko 10 miesięcy, tak? Panie redaktorze, staramy się uczynić, na pewno pracujemy nad tym. I będziecie zarabiać tyle, wszyscy tyle samo, równie uczciwie, jak na wszystkich kopalniach. Panie, na pewno nie będziemy starali się w tym dokumencie nikomu, nikogo jakby niczego zabrać. O, w ten sposób. No to może tak to spuentuję. Tego by jeszcze brakowało. No. Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Miłego dnia. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Dziękuję państwu. Dziękuję panu. Radio Piekary.